uwaga. I tak jak zapowiadałam, moim gościem jest Robert Stępiński. Bardzo mi miło. Witam, cześć. Cześć. No właśnie, Robert, słuchaj, ciebie można powiedzieć, określić trochę jako taką gwiazdę albo takiego paparazzi właściwie, bo bywasz tam, gdzie bywają gwiazdy, prawda? W Poznaniu. Tak, staram się być tam, gdzie są dość ciekawe wydarzenia i dość ciekawe osoby. Mhm. No właśnie, ty też jest, co jest ciekawe, że ty nie jesteś anonimowy, prawda, dla tych gwiazd. Wiele osób już cię kojarzy, zna, no różnie to bywa, prawda? Tak, tak. Mhm. No dobrze, ale zanim powiemy o gwiazdach, chciałabym, żebyś opowiedział o filantropii. Mianowicie, bo zapowiedziałam cię, że współpracujesz z miesięcznikiem Filantrop. Powiedz mi, do kogo skierowany jest to czasopismo? Jest to miesięcznik, który od ponad 18 lat ukazuje się w Poznaniu dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących. Mhm. Relacjonujemy w nim różne wydarzenia, koncerty, imprezy dla tych osób, dla seniorów także. Przeprowadzamy wywiady z ciekawymi osobami. Mhm. Ale powiedz mi tak najczęściej, przeważnie o czym właśnie jeszcze piszecie? Na przykład bywacie o Wielki Festiwal Muzyki i Sztuki, tak? Czyli jesteś zawsze tam też, gdzie się coś dzieje w Poznaniu? W Poznaniu i w Wielkopolsce. Czasami są te relacje z różnych innych miast, tak jak to było podczas trasy koncertowej Fundacji Dziecięca Fantazja. I z kim tutaj między innymi, proszę, z Markiem Woźniakiem rozmawialiście, tak? To są jeszcze różne jakieś kursy dla rodziców? To są... Z różnymi psychologami są rozmowy, specjalistami dla osób niepełnosprawnych, a także czasami gwiazdami. Czyli to są też takie porady dla osób niepełnosprawnych, czy to bardziej jakby skupiacie się na tym, że to są relacje z danych miejsc, żeby osoby, które nie mogą dotrzeć na jakieś wydarzenie, mogły o tym przeczytać? Relacje, porady, zaproszenia na różne koncerty, wydarzenia, imprezy. Mhm. Czyli ty jesteś, bywasz wszędzie tak naprawdę, tak? Prawie wszędzie. Tam, prawie gdzie wszędzie. Mogę, to bywam. Tam, gdzie możesz, to bywasz. A czy pamiętasz taki swój ciekawy artykuł, który stwierdziłeś, że naprawdę fajny, o czym pisałeś, bo nie mówię, gdzie byłeś? Pamiętasz takie... Koncert Dziecięcej Fantazji, Fundacji Dziecięca Fantazja, potem jeden. Mm-hmm. No właśnie, bo ty trochę współpracujesz z Agatą Młynarską, nawet trochę to zbyt mało powiedziane. Jak to się stało, że wy się tak zaprzyjaźniliście? Poznaliśmy się 3 lata temu, podczas też trasy w koncertowej fundacji. Mm-hmm. Wtedy tylko było zdjęcie i autograf z nią. Rok temu już był wywiad do Filantropa, prawie pół godziny rozmawialiśmy w busie. Było bardzo miło, Agata już nie pamiętała tamtego roku i od tego czasu mieliśmy kontakt ze sobą. Agata założyła w marcu 2011 roku portal onaona.com, który jest adresowany dla kobiet po 45 roku życia. I od tego czasu współpracuję z nią, piszę różne teksty ciekawe. A o czym piszesz na przykład do takiego portalu? W portalu są różne zakładki. Ja piszę do zakładki Filantropia, gdzie są apele o pomoc, relacje z różnych imprez, na przykład był Dzień Szpiku ze Śremu w maju, z drużyny Szpiku, zaproszenie na koncerty było i o Fundacji Dziecięca Fantazja też jest artykuł. Teraz będzie wywiad z Danielem Miecznikowskim. Czyli tak naprawdę wiele się dzieje, jest o czym pisać, tak? Tak? Jest o czym pisać, fajnie. No dobrze, no powiedz mi w takim razie w ogóle o gwiazdach. Przyniosłeś też kilka zdjęć. Poopowiadaj trochę, jakimi osobami są właśnie znane osoby, niektórym tylko z kolorowych gazet. Wiesz, to zależy kto, ale przeważnie są to osoby miłe, sympatyczne i otwarte do drugiego człowieka. Tutaj masz wywiad właśnie z Agatą Młynarską, to już wiemy, że jest sympatyczną osobą, tak? Tak. Otwarta, miła, tak. Prowadzi swój portal ona, tak? Do którego jest pisujesz. Działaczką charytatywną, udziela się w różnych akcjach i przez nią właśnie poznałem Daniela Miecznikowskiego, z którym będzie wywiad. Jest chłopak po przyszczepie płuc w tej chwili we Francji. Mhm. Tutaj masz z panią Torbicką, tak? Jaką jest osobą? Zaczyna z bardzo kontaktową osobą, ciepłą, ale zabieganą. Ale zabieganą, trudno tak, o zdjęcie trudno. Chociażby, tak? Tak. Było trudno. Ale się udało. No to proszę bardzo, Robert Kupicha, Piotr Kupicha, przepraszam. No i tutaj jak? Z Piotrem Kupichą poznałem się 6-7 lat temu podczas koncertu w Poznaniu, w arenie, a później to już na koncertach się widzieliśmy. I w lutym tego roku grali w Eskulapie koncert walentynkowy. Bardzo miłe spotkanie z nim było i od tego czasu mamy kontakt ze sobą również. Przy okazji zapraszam widzów 18 grudnia do Poznania na koncert zespołu Phil promujący płytę Phil 3, najnowszą ich płytę. Proszę. W Blue Note o godzinie 18, a o 16 będzie spotkanie w Empiku. Na powiedz mi, czy zdarza ci się, że musisz długo czekać na wywiad, na przykład, albo nawet na zdjęcie, żeby się dopchać? Więc to zależy do jakiej osoby. Z Dodą było bardzo trudno. Dostałem się do niej w Warszawie pierwszy raz, pamiętam moje pierwsze spotkanie dzięki Agacie Młynarskiej.
I wtedy była bardzo ciepłą, kontaktową osobą. Miłą. Krótkie to było spotkanie, ale bardzo miłe. A jak była w Poznaniu teraz w Gale z Malta, to masę ludzi było i trudno było się do niej dostać. Tylko zdjęcie, podpis. A czy, wiesz, ja się pytam jakby z twojej perspektywy, czy trudno jest w ogóle o wywiad, trudno jest gdzieś tam... Zależy z kim. Zależy z kim, tak? A spotkałeś się właśnie z jakąś gwiazdą, która ci odmówiła wywiadu, nie wiem, z różnych przyczyn. Wiesz, są takie osoby, które nie zgadzają się na rozmowę na żywo, tylko przez maila na przykład, albo telefon. Czyli nie mają na przykład czasu, tak, żeby koncerty się pakują? Albo nie chcą się nagrywać gdzieś tam na magnetofon. Nie chcą się nagrywać, aha, proszę bardzo, to szkoda. Co myślisz wtedy? Pamiątka. Każde nagranie mam w komputerze i jest to taka cenna pamiątka do mnie. Mm-hmm. No dobrze, a powiedz mi jeszcze w takim razie, a masz jakąś taką przygodę, pamiętasz kogoś, jakąś gwiazdę, która naprawdę utkwiła ci, oprócz Agaty Młynarskiej, bo wiem, że jest twoją ulubienicą. Natomiast coś ciekawego, czy ci się przytrafiło podczas właśnie takich wywiadów? Wiesz co, ja z niektórymi paroma osobami mam bardzo dobry kontakt, jest to Halinka, Benedykt Lombard, Phil Agata, tak jak powiedziałaś właśnie, ale pamiętam taki koncert w Sławie, w Zawschową, Phila, o 22 koncert się rozpoczął, zakończył się o 24, czyli dość późno, a Piotr mimo to siedział ze mną w garderobie do 2 w nocy i gadaliśmy. Mhm. Proszę bardzo, czyli fajnie, czyli był sympatyczny, tak? To fajnie. A powiedz mi w ogóle, ile ty masz lat? Mam lat 17. 17 lat, drodzy Państwo. Robert ma 17 lat. Jest znany wśród naszych polskich gwiazd. Powiedz mi, jak ci się udało, skąd takie zainteresowanie właśnie bywaniem wśród tych, otaczaniem się wśród gwiazd? Zaczęło się wszystko od Eleni, piosenkarki, która mieszka w Poznaniu. Pierwsze zdjęcia, autografie, od tego się zaczęło. Mhm. A później to już poszło. Ale co cię skłoniło? Pomyślałeś sobie, ale fajnie tak być, fajnie... Skojarzyłem ją z telewizji. Mówię, wezmę sobie zdjęcie, zrobię zdjęcie, wezmę autograf. Mhm. A później to już szukałem informacji i poszło. Mhm. I poszło. I właśnie na jakiej podstawie na przykład, jeżeli na przykład nie ma jakiejś gwiazdy w Poznaniu, tak, a ty masz ochotę przeprowadzić z nią wywiad, to piszesz do niej maila z zapytaniem i wtedy to idzie? Czy by się zgodziła udzielić i wtedy już mnie dość pamięta i mówi, że jak będzie w Poznaniu, to się odezwie do mnie. Mhm. Czasami są to wywiady mailowe, tak jak z Kają był na przykład, latem. Zależy od gwiazdy. Aha, zależy od gwiazdy i oni chętnie odpisują, tak? Mhm. A powiedz mi w takim razie, jak jeszcze, o czym jeszcze tutaj piszesz na przykład w samym filantropii? Jeszcze powiedz mi, co się dzieje w ogóle? Na przykład jak dużo osób współpracuje przy filantropie, przy właśnie tym czasopiśmie? Kilkanaście osób. To jest najpierw pisanie tekstów, później wysyłanie do redaktora naczelnego, redagowanie, fotoskład i do druku. A jak długo ty piszesz do filantropa? Dwa lata. No i jakie są w ogóle twoje marzenia? Słuchaj, masz 17 lat, no to jeszcze szkoły nie ukończyłeś. Bycie dziennikarzem, zostałem dziennikarzem, no a oprócz tego mam parę marzeń spotkania się z paroma gwiazdami. Jakimi na przykład? Wiesz, to dość taką kontrowersyjną gwiazdą jest dla mnie Edyta Górniak. Dlaczego? I chciałem zrobić szał wokół siebie, chciałbym się z nią spotkać. Moim marzeniem była Grażyna Codzbicka. Czekałem na to spotkanie bardzo długo. No dobrze, no czekałeś, bo masz zdjęcie, ale przeprowadziłeś wywiad z panią Torbicką, udało się. Mhm. Krótki, ale szybki. Ale drogą mailową? Na żywo. Znalazła 5 minut. Mhm. No dobrze, no a jakie jest jeszcze twoje marzenie? Jeszcze z kim chciałbyś porozmawiać? Wiesz, tych gwiazd jest dużo, bardzo dużo. Tak, jest dużo. Michał Wiśniewski jest taką osobą też, z którą chciałbym się spotkać. No miałem okazję z nim się spotkać tak na szybko. Mhm. Powiedz mi, no właśnie, mówisz, że te osoby są jakby marzeniem twoim, żeby z nimi przeprowadzić wywiad. A trudno jest? Próbowałeś? Z menedżerką Michała mam akurat kontakt, także jak będzie w Poznaniu i będzie wywiad. Mhm. Do Edyty trudno jest się skontaktować. Trudno jest, z nią. Tak? Bardziej z menedżerką chyba, bo to zawsze jest taki kontakt przez menedżera. Przez menedżera, przeważnie tak. I co, i ten menedżer... Jest pani Górniak niezbyt przychylny, czy jak to, na czym to polega? Długo się czeka na odpowiedź. Aha, czyli jest tak zabiegane, tak? Czasami trzeba maile ponawiać. Mhm, No dobrze, no to w takim razie wiemy już, z kim chciałbyś przeprowadzić wywiad. Powiedz mi, ile masz w takim razie? Ty przyniosłeś tutaj raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia. Ile masz takich zdjęć z gwiazdami w domu? Około 1000 będzie.
O rany, czyli... Autografów również. No dobrze, ale to są zdjęcia, które się powtarzają, czy... Wiesz, czasami się powtarzają, tak jak w przypadku Agaty czy Piotra. Czyli ty rozumiem, że Agatę masz w każdym ujęciu i patrzysz, jak się starzeje, tak? Agata się nigdy nie starzeje, wcale jest młoda. O, proszę. Tak jak piszą o niej portale internetowe, się z tym zgadzam. Mhm. Ale jest bardzo takich gwiazd, które się powtarzają. Eleni, Halinka, Benedykt, która jest również bardzo ciepłą osobą. No, a co robisz z tymi zdjęciami? Ty masz je o... Wkładam do albumu. Myślałam, że masz cały w tapecie wytapetowany pokój. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To jest swoim marzeniem, co? Czy nie? Czy aż tak na razie nie. Na razie nie. A powiedz mi, czy na przykład bycie takim paparazzi, bo ty po części trochę też jesteś taką osobą, prawda? Że gdzieś tam poniekąd bywasz, możesz zrobić zdjęcie, czy uważasz, że to jest coś dla ciebie? No tak, myślę, że tak. Każde spotkanie daje coś nowego, można się czegoś nowego dowiedzieć o gwieździe, o życiu. Mhm. Można poznać tą osobę, zapoznać się. I każde spotkanie jest wyjątkowe tak naprawdę. A na jakiej podstawie przeprowadzasz wywiady? Zawsze pytasz o to, co ciebie ciekawi, czy na przykład coś, co jest związane właśnie z daną gwiazdą? Co mnie ciekawi? O działalność charytatywną danej osoby, jak to są wywiady do filantropa. I o karierę. Dużo gwiazd według ciebie współpracuje właśnie, ma taką, prowadzi taką działalność charytatywną? Dużo. Przeważnie to są wszystkie gwiazdy. A opowiedz w większym czy mniejszym stopniu. A opowiedz o działalności tutaj charytatywnej, którą jakby kieruje właśnie Agata Młynarska. Agata jest ambasadorem Fundacji Dziecięca Fantazja. Co roku prowadzi zasadę koncertową tej fundacji po całej Polsce. Oprócz tego jest Fundacją Polsat również i z wieloma osobami niepełnosprawnymi ma kontakt. Dziecięca Fantazja też była w Poznaniu, prawda? Tak, grała co roku Urszula. Jest koncert, tak, w tym roku grała Urszula. Zobaczymy, kto będzie za rok. Mam nadzieję, że również na tej mapie znajdzie się Poznań. To skoro ty jesteś tak dobrze zorientowany w tym, kiedy i gdzie będą gwiazdy w Poznaniu, to powiedz mi w takim razie najbliższy czas, gdzie gwiazdy nas odwiedzą, to jaki to będzie czas? 20 listopada, Alicja Majewska, Włodzimierz Kocz w Teatrze Muzycznym. Tak. Później 18 grudzień, Phil Piotr Kupicha w Poznaniu, w Empiku i w Blue Note. To są te najbliższe tygodnie. Proszę bardzo. Zapraszam widzów. Więc jeżeli chcielibyście, drodzy Państwo, wiedzieć dokładnie, kto, jaka gwiazda będzie w Poznaniu, i to oczywiście trzeba tutaj napisać do Roberta, tak? Robert, może na przykład możecie zadać pytanie Robertowi, on zada je właśnie gwieździe. Myślę, że to też tak może być. Jest tutaj na okładce Monika Kuszyńska. To z Instytutu Uśmiechu, który był na Placu Wolności 3 września. Mhm. Też koncert charytatywny, gwiazdy wystąpiły charytatywnie. Paweł Stasiak też zagrał, który będzie 31 grudnia w Poznaniu na koncercie sylwestrowym. Tu jest nawet chyba cała opis, prawda, tego koncertu. Nie wiem dokładnie na której stronie, ale widziałam, że jest. Kto jeszcze grał podczas tego koncertu? Paweł Stasiak. O tak, Paweł Stasiak, Ewa Farna była główną gwiazdą. Rozmawiałeś z Ewą? Z Ewą rozmawiałem. I co? Tak. Jaką jest osobą? Miłą. Tak? Miłą jest. I chętnie... Chętnie odpowiadała na pytania. Tak. Chętnie sobie zrobiła zdjęcie po wywiadzie również. A powiedz mi, jeśli chodzi, powróćmy do Moniki Kuszyńskiej, jakie ona ma teraz właśnie, jak ona postrzega właśnie tą niepełnosprawność, jak do tego się ustosunkuje? Jest bardzo przychylna do tych osób i to powiedziała też w wywiadzie właśnie, który można przeczytać w październikowym numerze Filantropa. Bo jest bardzo przychylna, bo została tak naprawdę sama osobą niepełnosprawną, bierze udział w różnych akcjach i koncertach charytatywnych. I wspiera te osoby, tak, prawda? Tak. Przeczytałam tutaj, że ma marzenie, żeby stanąć na nogi. Udaje się? Uważasz? Mam nadzieję, że tak. Trzymam kciuki. Cały czas próbuję, tak? Tak, próbuję. Mhm. Jest na dobrej drodze, także trzymamy kciuki. Fajnie, drodzy Państwo, widzicie, każdy z Was może zostać dziennikarzem nawet w wieku 17 lat. Możecie bywać tam, gdzie są właśnie gwiazdy. A powiedz mi, czy poza Poznań też wyjeżdżasz, czy na przykład do Warszawy, bo tam przecież jest epicentrum tych wszystkich Tak, zdarza się, że jestem w Warszawie. Raz, dwa razy do roku jestem w Warszawie. A Agata Młynarska kiedy nas odwiedzi w Poznaniu? Może w tym roku, jak nie w tym, to w następnym. Będziemy w kontakcie, będziemy informować telewizorów, także na pewno wywiad będzie. A powiedz mi, czy każdy, kto może pisać do Filantropa? Każdy, kto chce. Kto jest chętny, kto wyśle ciekawy tekst z relacją z jakiejś imprezy, apelem o pomoc danej osobie, czy też jakieś opowiadania, wiersze, które są z tyłu.
na ostatnich stronach Filantropa zostaną wydrukowane. Mhm. Zapraszamy, jeżeli macie ochotę napisać do miesięcznika Filantrop, możecie to zrobić. Może akurat właśnie Wasz tekst tutaj znajdzie się właśnie w tym miesięczniku. Ja serdecznie zapraszam i zapraszam też do tego, byście mogli pisać do, właśnie do Roberta, prawda? Tak, zapraszam na www.robertstępiński.pl.pl oraz na stronę Filantropa www.filantrop.org.pl. Proszę, Robert jest totalnie zorganizowany. I na ona.com Agaty Munalskiej. Okej, proszę bardzo. Więc...